Dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach w studiu gość, Andrzej Gutmostowy. Dzień dobry, panie ministrze. I na redaktorze. Redaktorzy, witam Państwa. Porozmawiamy sobie zatem o branży turystycznej i o tym, co Ministerstwo Rozwoju robi w tej kwestii. Panie ministrze, pierwsze pytanie. Pan widzi jakąś branżę inną, która bardziej ucierpiała na tym, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Czy branża turystyczna, szeroko pojęta, jest jakby przykładem tej branży, tego typu branż, które. No Zostały dotknięte najmocniej. Zdecydowanie branża turystyczna, szeroko pojęta, jest przykładem takiej branży, która najbardziej ucierpiała wskutek lockdownu i i i która najdłużej będzie się odbudowała po, po tym zamknięciu. Oczywiście myślimy tutaj szeroko: ty, branża ta sportowa, linie czarterowe, hotele Natomiast, no Restauracje pewne. Restauracje, też. tak. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jeżeli o Odbudowywanie rynku, to różne segmenty turystyki w różnym stopniu, w różnym w stopniu szybkości odbudowują swoją, swoją pozycję. To z, wynika z pewnych zmian preferencji konsumenckich, które nastąpiły w wyniku COVID-u i dlatego różne segmenty turystyki w różny sposób odbudowują się. Ale to i, co my zmieniliśmy, to my zmieniliśmy postrzeganie tego, jak nasz wyjazd wakacyjny, urlop, weekend powinien wyglądać? Zmieniliśmy swoje preferencje. Może podam na przykładzie, obserwujemy pełne plaże, czy pełne parki narodowe. Statystyki z parków narodowych mówią, że jesteśmy, liczba wejść na poziomie z lat ubiegłych. Natomiast jeżeli obserwujemy takie centra miast jak Kraków, Wrocław, Poznań czy, czy Gdańsk, to na pewno ruch turystyczny jest zdecydowanie mniejszy. A frekwencja w tych hotelach, w tych miastach jest zdecydowanie niżej, na poziomie nawet 50-60% niżej niż w latach ubiegłych. Czyli, jeżeli wybieramy dzisiaj, to bieszczady, a nie Duże tak, to już było wiadomo przed wakacjami, że preferencje nasze jako konsekwencja COVID-u pojawiły się takie, że bardziej oczekujemy przestrzeni, kontaktu z przyrodą, rekreacji, ruchu, bo te kilka czy kilkanaście tygodni, kiedy byliśmy zamknięci, to spowodowało dużą potrzebę właśnie kontaktu z przyrodą i, i, i ruchu. To może nam na zdrowie wyjdzie, no, paradoksalnie w tym wszystkim. To zamiast siedzieć w centrum miasta zamkniętym, chociaż zabytki niektórych miast piękne, to się trochę ruszamy. Tak, to widać, że, że zdecydowanie miasta historyczne chyba najbardziej są dotknięte, a poza tym one się opierały także na turystyce zagranicznej, przyjazdowej, która dalej ze zrozumiałych względów jest w znacznym regresie. No dobrze, to teraz przechodzimy do ciekawostek. Ciekawostek, powiem Aha. jedną rzecz, że jest jeden segment turystyki, który na pewno odnotował w tym roku co najmniej taki sam poziom obrotów jak w roku ubiegłym, a nawet większy. To są na przykład kampingi Z tych danych cząstkowych, które mamy do tej pory, poziom turystów zagranicznych, jedyny segment, który utrzymał frekwencję turystów zagranicznych z roku ubiegłego, to są właśnie kampingi. Może ze względu na to, właśnie, że tam jest dużo przestrzeni, tego typu obiekty są zlokalizowane gdzieś w lasach, nad je. Mamy dystans tak. też do, do innych uczestników. Nie ma, nie ma elementu jakiegoś gromadzenia się. Dlatego widać, że ta turystyka na najbliższe miesiące, a może i lata będzie miała inne, inne preferencje. A jak wygląda wsparcie tej branży w tej chwili? dużo mówiło się o bonie turystycznym. Na jakim jesteśmy etapie? E, tak, wsparcie branży turystycznej musimy rozpocząć od e, marca, bo wtedy e, najbardziej dramatyczne chwile, zamykanie granic, unieruchamianie e, linii lotniczych e, i wtedy wprowadziliśmy m, przepis, który o 180 dni odroczył konieczność zwrotu środków za, za imprezę turystyczną. Przypomnę, dyrektorwa Unii Europejskiej mówi, że do 14 dni z chwilą odwołania lub e, niedojścia imprezy do skutku, e, Biuro Turystyczne Musi zwrócić środki. Wtedy Lawina wypad spowodowałaby zapewne duże problemy, a co najmniej upadłości część branży. Prowadziliśmy taki przepis nowatorski na skalę europejską, który o pół roku odroczył tę konieczność, a właściwie skuteczność prawną rozwiązania umowy prawnej. I z tego względu, że, że we właśnie we wrześniu kończy się te 180 dni, konieczne było, e, in, biura podróży będą e, zmuszone, e, zmuszone wypłacić środki swoim klientom. E, uruchomiliśmy e, tak zwaną tarczę i turystyczny fundusz zwrotu, który da biurom podróży możliwość zaciągnięcia de facto pożyczki na, na, te, na te zwroty. To jest kwota 300 milionów złotych. Przy czym konstrukcja jest nowatorska także na skalę europejską, gdyż ze środków COVID Będziemy nie pożyczać do biur podróży, tylko bezpośrednio zwracać do klientów biur podróży. E, czyli ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który prowadzi dla organizatorów turystyki specjalną listę, kiedy będzie wniosek i klienta, i tur operatora, ne, dokona zwrotu tych środków zaliczek bezpośrednio dla klienta, a biuro podróży przez 6 lat na e, bardzo preferencyjnych, można powiedzieć, minimalnie oprocentowanych warunkach, będzie, będzie przez 6 lat zwracało te środki. A jeśli chodzi o Sam Bon, to e, na jakim jesteśmy etapie? To znaczy, do kiedy możemy go wykorzystywać? E, czy możemy jeszcze wnioskować o niego jak, jak to wygląda w tym tak. momencie i jaki poziom funduszy ten o mechanizm, o którym mówiłem wcześniej mówimy. był dedykowany jako wsparcie dla biur podróży. Natomiast e, bon turystyczny jest to wsparcie głównie dla e, branży hotelowej noclegowej i dla biur podróży, które operują e, w Polsce. Przypomnę, e, te osoby, które są beneficjentami 500 plus, e, mogą otrzymać bon turystyczny dodatkowe 500 zł na, na każde dziecko Dodatkowo Mogą się jeszcze cały czas zgłaszać. Tak? Oczywiście że tak bąd bon turystyczny możemy realizować do marca 2022, i do tego okresu możemy zarezerwować sobie pobyt. Pobyt może być w całym roku 2022, także re, realnie rzecz biorąc, mamy aż dwa lata czasu na realizację tego bonu. Przypomnę, bon turystyczny możemy realizować, czyli płacić specjalnym kodem, który otrzymaliśmy z ZUS-u w obiektach hotelarskich, czyli wszystkich obiektach noclegowych, począwszy od agroturystyki, a kończąc na, na hotelach, pensjonatach czy, czy kampingach. Ale tak. panie ministrze, wejdę w słowo, przepraszam wszystkich bez wyjątku? Czy te obiekty musiały się zgłosić do tego programu? Te obiekty muszą się e, przy, przystąpić do, do, e, do programu, ale każdy obiekt bez problemu może to e, zarejestrować się na platformie ZUS i przystąpić do tego programu. E, nie ma żadnych e, kryteriów. E, natomiast tę listę prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, mm -hmm. co jest istotne, gdyż e, orga, Polska Organizacja Turystyczna wtedy może skontrolować, e, czy dany obiekt, który przystąpi do tego programu, to rzeczywiście jest firma turystyczna. Bardzo nam zależało, aby jeżeli przeznaczamy i mówimy bon turystyczny, aby te środki trafiły rzeczywiście do, do branży turystycznej, która jak Pan redaktor powiedziała i ja potwierdziłem, została tak ciężko dotknięta przez, przez pandemię. Czyli co, my wnioskujemy, mając na przykład dwójkę, trójkę dzieci, na które dostajemy 500+, plus, wnioskujemy, o, ten błąd bon turystyczny dostajemy specjalny kod i na przykład za rok na półkolonie część kolonii obozu pokrywamy z tego kodu, Dokładnie wysyłając tak. dzieci w to miejsce. Tak. Ewentualnie pobyt w obiekcie noclegowym, mogą być także kursy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Wszystko, co jest związane z wypoczynkiem e, i także rehabilitacją dzieci, jak najbardziej z tego bonu turystycznego. Przypomnę, kwota mm, około 3,5-4 miliardy, niebagatelna jak na polski rynek turystyczny. Przypomnimy, że że cały obrót polskiej turystyki to są to jest rząd 70 do, do 90 miliardów złotych, dlatego wydaje się, że, że ta kwota, czyli pół miliarda, to jest istotny zaszczyt dla polskiej branży turystycznej. Ale to jest kwota zaplanowana na cały program, czy ona już czy to jest kwota wykorzystana do tej pory? Jeżeli nie, to. To do jest tej pory... kwota zagwarantowana na, na cały program, czyli, y, czyli dla tych 6,5 miliona dzieci, które będą beneficjentami y, te, tego programu. Przypomnę jedną drobną rzecz, że te dzieci, które nie otrzymują 500, a mieszkają w Polsce, ale dlatego nie otrzymują, gdyż jeden z rodziców pracuje za granicą i tam pobiera wyższe świadczenie, także może otrzymać ten bon 500. Także to jest także dla tych dzieci, które które rodzice pracują za granicą i nie pobierają tego bonu, one także mają do tego prawo. A jak z zainteresowaniem jest? No tak, do tej pory bonów turystycznych prawie milion zostało aktywowanych, pobranych, także przy całej, także jest to du, duże, duże zainteresowanie. Co jest istotne, osiągnęliśmy cel, czyli nastąpiła pewna stymulacja gospodarki turystycznej. Z tych wywiadów, które robiliśmy z branżą turystyczną w sierpniu, mieliśmy bardzo dużo odpowiedzi, że dzwonili klienci i czekali na to, aż zarezerwują pobyt, aż otrzymają bon turystyczny. Czyli bon turystyczny przyczynił się do pewnej stymulacji rynku turystycznego. Także możemy mówić, że to nie jest tylko i wyłącznie ta kwota, która jest z bonów na rynku, ale na pewno dodatkowe środki. Zresztą zrozumiałe, że jeżeli rodzina przyjeżdża, to nie tylko wydaje te środki, które są z bonu, ale także dodatkowe środki. Dlatego element i pewnej psychologii ekonomicznej spełniliśmy, czyli większe zainteresowanie polskim rynkiem turystycznym, polskimi atrakcjami ale także dodatkowe te 3,5 miliarda złotych. A jakby Pan miał powiedzieć już po wakacjach, w jakiej kondycji jest nasza branża, branża turystyczna, uwzględniając to, że nie mamy już tego zamknięcia wszechobecnego, uwzględniając to, że błąd bon turystyczny jest uruchomiony, ona się odbija od dna? Odbiła już, czy jeszcze... Na tym dnie jest. Panie redaktorze, i na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jak już wspomniałem, to odbicie od następuje w bardzo zróżnicowanym tempie. Są segmenty, tak jak pensjonaty, hotele w miejscowościach turystycznych, gdzie turystyka opiera się na przyrodzie, czyli tak jak już mówiliśmy, plaże, Mazury czy, czy Bieszczady, czy, 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 czy parki narodowe. Tam y, można powiedzieć, że i branża noclegowa, i gastronomia odbiły się. Natomiast są y, obiekty hotelarskie w dużych miastach, czy przy ośrodkach konferencyjnych, gdzie na pewno ten kryzys jest bardzo, bardzo dotkliwy i dramatyczny. Y, oczywiście będziemy myśleli o jakimś dodatkowym wsparciu dla tych segmentów, obserwując. W jakim stopniu one zostały dotknięte tą, tą pandemią? Z ciekawostek na przykład powiem, że przed wakacjami zawsze jeden z najważniejszych portali polskich prowadzi statystykę, która z, które miejscowości są najczęściej wyszukiwane mhm. przed, przed wakacjami, i zazwyczaj to były kurorty już często oblegane. Zakopane czy kurorty nadmorskie, a w tym roku okazało się, że Polańczyk w Bieszczadach był liderem w wyszukiwarkach. To pokazuje, jak zmieniły się nasza, nasze oczekiwania od turystyki. To chciałem w takim razie jeszcze raz zapytać, czy jakby doprecyzować jedną rzecz. Sądzi Pan, że zmienił się profil polskiego turysty? Czy my teraz, czy ta pandemia wpłynęła na nas tak, że my trochę innej turystyki będziemy szukali? Określiłbym to, że zmieniły się pewne preferencje co do wyjazdów. Tak? Na pewno turystyka zagraniczna jest zdecydowanie w mniejszej skali, nie całkowicie zanikła, ale jest w mniejszej skali, gdyż trochę obawiamy się podróży, obawiamy się wybuchu gdzieś ognisk pandemii, dlatego turystyka krajowa przeżywa dobry czas, ale też nie cała turystyka krajowa. Dlatego obserwując i po tym sezonie mając pewne wnioski, będziemy starali się tej branży, która nie podniosła się i ma słabe perspektywy w jakiś sposób, pomóc, aby dotrwała do tych lepszych czasów, gdyż musimy wierzyć w to, że za kilka miesięcy, a na pewno wtedy, kiedy już będziemy mieć szczepionkę, turystyka wróci na swoje poprzednie tory. To jedno pytanie na koniec, jeszcze takie puentujące, panie ministrze. Patrząc na to, co się dzieje, na liczbę zakażeń, czy pan byłby w stanie powiedzieć, że możemy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy, czyli dystans, maseczki i branża dalej będzie działała, czy Powinniśmy się zamknąć, czy raczej do tego nie doprowadzać. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem dalszego jakiegokolwiek zamykania się. Życie pokazuje, że jeżeli zachowujemy dystans, zachowujemy środki higieny, mówimy o maseczkach, mówimy o, o, o dezynfekcji rąk, to naprawdę ta ilość zachorowań, oczywiście jest duża, ale nie powoduje wybuchu taki, takiego ogniska, które by całkowicie społeczeństwo unieruchomiło. A dla naszego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale także dla normalnego funkcjonowania państwa, gospodarki, musimy być cały czas w normalnych trybach. Dziękuję pięknie. Andrzej gut był moim gościem. Dziękuję jeszcze raz. To był program Dziękuję. Szczerze o Pieniądzach. Ernest Wodziuk, do zobaczenia.